dziś przed kościołem w roku Pawła Edmunda Strzeleckiego organizujemy zbiórkę pieniędzy do puszek pod hasłem Strzeleckie Dzieci. I choć prawdziwego Strzeleckiego nie ma z nami już od niemal 150 lat, to mieszkańcy Głuszyny mogli dziś wyobrazić sobie spotkanie z chyba najsłynniejszym z dawnych Głuszynian w historii. W tę postać wcielił się dziś Krzysztof Styszyński. Był podróżnikiem, geologiem, geografem, badaczem i odkrywcą, jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat. W celach naukowych odwiedził wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. I co ważne, był także filantropem, któremu przypisuje się ocalenie od śmierci głodowej 200 tysięcy dzieci podczas Wielkiego Głodu w Irlandii. Taki to właśnie Strzelecki stał dzisiaj pod kościołem w Głuszynie w towarzystwie repliki parostatku Konik Morski, namawiając do wsparcia zbiórki swego imienia. Jesteśmy w roku Edmunda Pawła Strzeleckiego. Rok temu, gdy ten rok został ogłoszony przez Sejm, to my już wcześniej w jego urodziny, wtedy 225 urodziny, w lipcu 20, obchodziliśmy mszą świętą i później też zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla dzieci z Ukrainy. Dzisiaj mija rok, jest 226 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego i też postanowiliśmy, ażeby go uczcić właśnie w ten sposób. Tym razem hojnie składane przez parafian datki zostaną przeznaczone na wsparcie dla tanzańskich dzieci chorych na albinizm. To tylko jeden z akcentów uczczenia roku Pawła Edmunda Strzeleckiego. W czerwcu na cześć wybitnego Polaka nazwano jeden z pociągów PKP Intercity. Strzelecki urodził się na poznańskiej Głuszynie i tutaj inicjatywą nazwania pociągu z Intercity Strzelecki było to inicjatywa mieszkańców Rady Osiedla Głuszyna. Bo właśnie głuszyńskim radnym na sercu leży to, by pamięć o Strzeleckim była propagowana jak najszerzej. Od 365 dni w Głuszynie przywracamy pamięć Pawłowi Edmundowi Strzeleckiego przy wsparciu księdza proboszcza Ochotniczej Straży Pożarnej Wojska i mieszkańców oraz Społecznego Komitetu Obchodów Roku Strzeleckiego. I to są takie małe, drobne wydarzenia, którymi chcemy przywrócić tą pamięć i przypomnieć mieszkańcom, że Paweł Edmund Strzelecki urodził się tutaj w Głuszynie. Z kolei 20 lipca, dokładnie w urodziny odkrywcy, poznański Zarząd Transportu Miejskiego przygotował unikalne kolekcjonerskie karty PEKA z wizerunkiem Pawła Edmunda Strzeleckiego. Jakub Pięta, Puls Dnia.